Cześć kochani, znajdujemy się dzisiaj w dojrzewalni naszych wędlin i chciałbym wam zdradzić parę sekretów, jak one się tutaj suszą. Przejdźmy, kochani, do polędwiczki borowej. Może nie wszyscy wiedzą, że na polędwiczce borowej jej kolor, jej aromat, smak zawdzięczamy suszonym grzybom. Borowikom. Delikatność tego produktu też wynika z długiego procesu dojrzewania. No i czekamy, kochani, 2 tygodnie, tak jak z pozostałymi produktami, aż będą doskonałe swej postaci. Przejdźmy do drugiego produktu, wołowina Hebe. Już wam wspominałem na wcześniejszych filmach, że Hebe to pomidory suszone, to bazylia, to miód, delikatność, zarazem cudowna, delikatna pikanteria, ale dopiero na samym końcu. Także tak jak ją widzicie, ale są też jeszcze inne produkty. Niespotykany szynczak. Szynczak ma bardzo charakterystyczną nutę ziołową, spektakularną wręcz. Ta nuta ziołowa, kochani, to estragon, trawa cytrynowa i oczywiście goździk. Idziemy do następnych frykasów. Schab szlachecki, też niespotykany. On ma bogatą nutę ziołową. Te zielone takie kropeczki, które widzicie, to jest nic innego jak lubczyk. No i oczywiście delikatność. Im mocniej go sobie dosuszycie, to tym większe doznania kulinarne. O kąsku żebrowym nakręciliśmy już sporo materiału, ale powiem wam, że coraz więcej naszych klubowiczów przygotowuje z niego niesamowite potrawy. Między innymi 2 potrawy słynne, które pokazywane są na naszych filmikach, jajecznica i makaron z kąskiem, to oczywiście stosowany jest też do różnych kompozycji sałatkowych. Wołowina jarla. Pierwsza nasza wołowina, która was urzekła swoim aromatem, charakterem, czeka. Czeka już, kochani, dojrzewa, żebyście mogli cieszyć się jej doskonałością.